kochani, co dzisiaj Wam powiem? Powiem Wam tak. Kiedy widzicie innych ludzi, spotykacie ich po raz pierwszy na ulicy, czy wśród znajomych, czy ktoś Wam przedstawił kogoś, starajmy się nie oceniać tych ludzi. Dlaczego? Bo bardzo możemy się pomylić. Ktoś może być bardzo fajną osobą. Czasami jest tak, że już na dzień dobry kochamy tą osobę. Jest fajna, uśmiechnięta, radosna i tak dalej. Ale czasami ta osoba jest taka cudowna, miła, a pod skórą okazuje się w najbliższej przyszłości, że wcale taka nie jest, że to było tylko takie pozowane. Więc żeby poznać kogoś, trzeba po prostu z nim poprzebywać dłużej. Poznać go w różnych sytuacjach, poznać jego zdanie na różne tematy. Czasami jest tak, że ktoś wyszedł z domku, bolał go ząb, bolała go głowa, ma kwaśną minę, siedzi sobie powiedzmy w tramwaju, w autobusie, jest jakiś taki niewyraźny i my go już oceniamy, tak? I my mamy jeszcze też zły dzień i zetknęliśmy się, coś tam powiedzieliśmy sobie i spięcie. Ja już dużo osób odczuwam, tak jak mówię, przez serce, tak? Jakoś tak emanuje ze mną, no ja już troszeczkę się tego nauczyłam, po prostu jestem troszkę wyżej wibracyjnie i jakoś to tak od razu mi się czuje, ale wszystkie te inne osoby, co nie mają jeszcze z tym do czynienia, to mają problem. Dlatego mówię, nic nie mówmy, nie oceniajmy. Oj, sorry. Ja wiem też na swoim przykładzie, kiedy umieściłam zdjęcie, że sobie tak siedzę na trawce wśród kwiatuszków, a pan mi na Facebooku zbulwersowany napisał, żebym się wzięła za robotę, a nie wstydziła, żebym taka młoda nic nie robiła i siedziała. Przepraszam, aż mi łapie gardło. Ale ten pan nigdy w życiu nie wiedział, ile ja rzeczy zrobiłam i ja się założę, że ja zrobiłam więcej niż ten pan przez swoje życie, tak? Więc czasem jest tak, że zobaczymy kogoś takiego fajnego, wypoczętego, ładnie ubranego i od razu taki stereotyp, tak? Albo jakaś zadbana kobieta. Wiem, jak to kiedyś było, że przeważnie osoby starsze na wioskach, jak zobaczyły taką wymalowaną, to od razu tak stereotyp. No, bo ona nic nie robi. Autentycznie, ta kobieta nic nie robi. No jak może robić, jak ona ma takie paznokcie długie i wymalowane, tak? No widzicie, kochani. Teraz na szczęście się to wszystko jakoś tak rozmyło, ale ja jeszcze, jak byłam panienką, to tak było, było. Ja jeszcze jak wychodziłam za mąż, a pojechałam do wioski, tam gdzie mój mąż pochodził, no to widziałam, jak te starsze panie, ja krótsza tam, powiedzmy, spódniczka, paznokietki wymalowane i tak dalej, no i tak tam patrzyli na mnie. No ale jak zaczęłam jeździć w te pola, do buraków, do ziemniaków, do siana, grabienia i tak dalej, nawet sobie busem przejechałam, traktorem przejechałam i różne takie wszystkie czynności polowe, rwałam śliwki, gruszki i tak dalej, wiecie co się robi na wioskach, a ci co nie wiedzą, to możecie sobie wyobrazić. Wszystko, co jest na dole, na drzewach, haka się i tak dalej. No to może co niektórzy zmienili zdanie, nie wiem. Nigdy się ich o to nie pytałam, mnie to nie interesowało. Czyli ja zawsze wiedziałam, ja robię swoje, a co tam sobie kto myśli, to niech se myśli. Chociaż na pewno kiedyś inaczej reagowałam niż dzisiaj. Kiedyś jakby mi ktoś to powiedział, to byłoby bardziej przykro, tak? Że jeżeli ja wiedziałam, że to nie jest prawda, a ktoś mi tam powiedział, a w tej chwili to w ogóle mi nie jest przykro. Teraz to mogą sobie mówić, że nic nie robię, że siedzę, że jestem malowana i tak dalej, a żeby było śmieszne, to ja sama teraz tak mówię. Jak przyjeżdżam z Niemiec, to się mnie pytają, a co ty teraz robisz? A ja mówię, a nic, a teraz przyjechałam i teraz będę odwiedzać wszystkich i teraz będę chodziła na kawkę i nic nie będę robiła. Ja to mówię na głos, kochani, i wcale tego nie ukrywam. Teraz to dopiero ja wszystkim pokażę, że ja nic nie robię. I teraz mogą sobie na mnie gadać i palcem pokazywać, że ja nic nie robię. Także kochani, wracając do tego, nie oceniajmy nikogo, czy se ktoś robi, czy sobie nie robi, tak? To jest jego sprawa, chce sobie ten człowiek leżeć, niech on sobie leży. Jeżeli on jest szczęśliwy i on się nie użala, to jest wszystko okej, dopóki się nie użala. Bo jeżeli zaczyna się użalać nad dolą swoją i tak dalej, no to trzeba powiedzieć, chłopie, no to coś zmień, chłopie, weź się do roboty, albo chłopie coś. Ale on sobie leży, kłania na łące i on mówi, że on jest szczęśliwy, bo on
zje sobie kromkę chleba z masłem i on naprawdę nic nie potrzebuje. To jest super. Nie czepiajcie się takich osób. Naprawdę. Nie poprawiajmy ich, nie udoskonalajmy. Jak on się w tym źle czuje, no to powiedzmy mu, podpowiedzmy mu coś, ale też nie na siłę. A jak się bardzo dobrze czuje, to niech się czuje. A co my będziemy go poprawiać? Jak on ma swój świat, swoje wyobrażenie, to tak jakbyśmy poszli do czegoś domu i powiedzieli, no wiesz co, ja bym ci to przemalowała, wiesz co, ten twój pokój ja bym ci pomalowała na zielono, a nie tam na jakiś biały czy inny kolor. No nie możemy tego, kochani, zrobić, tak? Nie możemy kogoś ubierać na siłę, przeczesywać i tak dalej. Możemy tylko powiedzieć koleżance, wiesz co? Tak jak kiedyś takiej jednej powiedziałam, bo ona też tak ciągle...